Dzień dobry moi drodzy, w kolejnym vlogu tygodniowym wracamy do rzeczywistości w nowym roku i już nie będzie vlogmasów, tylko będą tygodniowe vlogi, czyli takie, które nagrywałam przed vlogmasami. Także ja już się stęskniłam za nagrywaniem, od dzisiaj zaczynamy, mamy poniedziałek, piękny, słoneczny, mroźny, zimowy, śnieżny poniedziałek w Krakowie. Jestem w Krakowie i właśnie nagrałam dla was film, który mam nadzieję, że się pojawi w czwartek i mam nadzieję, że wam się spodoba i w ogóle mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że u was też wszystko dobrze i że zaczniemy ten rok 2019 z pełną energią. Ja właśnie muszę posprzątać tutaj po nagrywaniu, ale nie no, dla mnie wiecie, rok 2018 i nagle 2019, wow, wszystko będzie inne, wszystko będzie nowe, nowa ja, nowy rok. Nie, u mnie tak to nie działa, ale no wiecie, zawsze to jest nowy rok i 365 dni, które przed nami są i które możemy wypełnić dobrymi emocjami i dobrymi planami i ogólnie wszystko tak pozytywnie. Nie wiem, czemu mnie tak wzięło na jakieś takie gadanie, ale mniejsza z tym, już mamy, który dzisiaj jest? 7 stycznia, więc już 7 dni nowego roku mamy, dla mnie żadnej różnicy nie ma. Oczywiście oprócz daty w kalendarzu, ale no tak się śmieję po prostu, że nowy rok, nowa ja, u mnie to nie działa, bo wychodzę z tego założenia, że możemy w każdym momencie zmienić coś, co chcemy zmienić, a nie czekać do nowego roku. No ale z racji tego, że mamy już ten nowy rok, no to troszkę o nim wspomniałam. I tak patrzę, słuchajcie, ja nie wiem ile jest stopni na polu, bo mój czujnik troszkę strajkuje i nie chce mi pokazywać mojej, znaczy temperatury, która jest na zewnątrz, a muszę za chwilkę wyjść, bo chcę sobie coś kupić na obiad. Ogólnie chyba mam ochotę na barszcz z pierogami ruskimi, takimi podsmażonymi, opiekanymi, ale mam jeszcze ochotę na przykład na racuchy. Tylko nie wiem, czy z jabłkami, czy może z gruszką, którą mam w lodówce i mogłabym ją wykorzystać. No nie wiem, w każdym razie coś na obiad muszę sobie kupić. Jest już dosyć późno, ale dzisiaj odsypiałam weekend w Warszawie, więc troszkę długo pospałam, ale już jest dobrze, bo nagrałam film, a to chciałam zrobić jak najszybciej, no bo światło zaraz będzie nam się ściemniać i już bym nie nagrała filmu, przynajmniej przy naturalnym świetle. Może jakiś dzisiaj kurier do mnie by zawitał, dawno ich nie było, więc z chęcią bym przyjęła jakiegoś, w sumie paczkę, nie kuriera. Dobra, zbieram się, muszę to posprzątać i w ogóle. I pójdę sobie do sklepu na shopping, jedzeniowy, najlepszy. Mam ochotę w ogóle na jakiś koktajl, już bardzo dawno nie piłam żadnego koktajlu i właśnie przeglądam sobie te książki o koktajlach. I co prawda ta książka ma bardzo dużo zmyślnych składników, ale dosyć dużo fajnych też przepisów. Ale mam jeszcze taką jedną książkę, nie wiem czy wam ją kiedyś pokazywałam czy nie. Koktajle i smoothies, ale i nie tylko. I ona jest z Biedronki. I ona ma już tutaj takie prostsze przepisy, proste składniki i tak dalej. Także ja przeglądam te dwie, żeby wiecie, zrobić sobie listę zakupów i lecę do tego sklepu, bo jeszcze chcę po południu sprzątać mieszkanie, bo już dawno nie sprzątałam, tak powiedzmy troszkę generalnie posprzątać bardziej, czyli dokładniej i tak dalej, a potrzebuję też kilka rzeczy takich z chemii domowej, bo skończyły mi się, także też to muszę kupić i dopiero później się biorę za sprzątanie, także co, lecę do tego sklepu w końcu. Zrobiłam, poczyniłam zakupy. Troszkę duże, ale spoko. I trochę, no nie wiem, czy takie światło jest ok. I słuchajcie, niestety, ale musiałam zawieźć moje auto do mechanika. Na szczęście nie jest to nic poważnego, bo po prostu sprężyna mi pękła i zrobi mi to na jutro, zrobiłby to na dzisiaj, tylko po prostu nie miał części ze sobą, przy sobie, więc zrobi mi to na jutro, także spoko. Na szczęście odpukać nic wielkiego się nie stało, ale dobra, nieważne, tam to załatwione, auto już sobie siedzi u mechanika. W każdym razie zrobiłam te zakupy, byłam w Lidlu i miałam jeszcze jechać do Biedronki, ale właśnie odpadło mi trochę tej sprężyny przy Lidlu, więc już stwierdziłam, jadę prosto do mechanika, nie będę już nigdzie krążyć, żeby się nic więcej nie stało.
Więc byłam tylko w Lidlu i kupiłam tak. Jeśli chodzi o picie, to wzięłam sobie po prostu wodę dużą i Tymbark Jabłko Agrest. Wczoraj wypiłam dosłownie cały taki Tymbark. Tak mi się pić chciało, nie wiem po czym, ale wczoraj strasznie mnie suszyło. Okej, okay, z reszty zakupów mam tak, rukole. Mam tutaj taką pizzę małą na szybko do zjedzenia, bo w sumie dobrze, że ją wzięłam, bo miałam przyjechać i robić zakupy, obiad, ale że to się wszystko przedłużyło przez to auto, no to teraz na szybko będę miała coś zjeść. Następnie mam pierogi ruskie, nie wiem czy wam mówiłam, mówiłam wam, że mam właśnie ochotę na pierogi ruskie takie obsmażane z barszczem, ale w sumie nie wiem, czy będzie mi się chciało dzisiaj gotować barszcz. W sumie barszcz jest szybki do ugotowania. Zobaczymy. Dalej wzięłam krewetki. Indyjskie kiwi, to takie malutkie. One mi będą potrzebne do bruszcietek, takich malutkich. I wzięłam właśnie bagietkę w tym celu, żeby zrobić sobie takie bruszciety z krewetkami i rukolą. Polecam wam, już nieraz robiłam, więc pewnie kojarzycie, ale to było dosyć dawno. Dwie bułki jeszcze wzięłam. Dalej, słuchajcie, wzięłam już coś wiosennego. Wzięłam szafirkę. Były jeszcze, co jeszcze były? Krokusy chyba były. Krokusy? Chyba tak, ale takie dziwne były jak na krokusy. W każdym razie wzięłam takiego szafirka, już coś wiosennego. Dzisiaj będę sobie sprzątać mieszkanie, więc no taki malutki akcent wiosenny już będzie, chociaż jest styczeń, ale zawsze tak jest, że jak już się w sklepach pojawiają jakieś hiacynty czy właśnie krokusy, to już chce się je mieć w mieszkaniu, także wzięłam. Wzięłam również banany do różnych koktajli i na moje szybkie śniadania, bo jak wiecie, ja na śniadanie często jadam banany, jak muszę gdzieś szybko wyjść, a na przykład nie mam ochoty na nic wielkiego do jedzenia. Wzięłam też jedno jabłko, bo te moje racuchy gdzieś tam mi chodzą w tyle głowy, więc pewnie będzie mi się chciało je robić. Dalej mam olej rzepakowy z czosnkiem i bazylią, z myślą o bruschettach, z myślą o może jeszcze pesto, ale nie, bo pesto, aha, właśnie, bo miałam już w koszyku tą bazylię, że zrobię pesto, ale stwierdziłam, że później średnio mi się będzie chciało, więc poszłam na łatwiznę i kupiłam po prostu pesto gotowe zielone. No i tu mamy pesto oczywiście z bazylii, więc też wzięłam takie. No oprócz tego wzięłam taki olej, zawsze się przyda do jakichś sałatek, czy właśnie do tych bruschettek, czy po prostu do jakichś różnych innych potraw. Coś innego, a nie zwykły olej po prostu. Dalej wzięłam dwa buraki, no z myślą o tym barszczu, bo nie mogłam znaleźć suszonych buraczków, no więc zrobię po prostu z normalnych buraków barszcz. I wzięłam do tego jeszcze taką jakby jarzynkę, bo nie mogłam znaleźć jarzynki w takiej, gdzie są suszone warzywa typu pietruszka, jakaś marchewka, ale to jest też w miarę dobre, przynajmniej fajnie się zapowiada, bo czytałam tutaj skład i no powiedzmy, że jest spoko, ale wiadomo, że mogłoby być lepiej, jeżeli byśmy kupili sobie taką normalną jarzynkę suszoną, ale niestety nie mogłam znaleźć, tak samo jak tych buraków w Lidlu. No ale trudno. Dalej wzięłam sobie żelki z Haribo, te wiśnie. Ja bardzo dawno ich nie jadłam, a z tego co pamiętam, dosyć mi smakowały, więc wzięłam. Dalej wzięłam takie ciastko. Sama chemia, wiem, ale te ciastka są nawet spoko. W sumie zobaczymy, jaki skład mają. No dobra, jest trochę chemii. W każdym razie nie chciało mi się nic piec, a z racji tego, że będę tutaj w Krakowie jeszcze trochę, no to wzięłam coś słodkiego. Wzięłam ogórka jednego i tutaj z chemii wzięłam chusteczki mokre, bo właśnie już mi się skończyły. I wzięłam płyn do płukania, bo dzisiaj też robiłam pranie i już widziałam, że mam resztkę. I wzięłam z Coccolino Creations i to jest jakiś kwiat z bergamotką. Tak wygląda, małe opakowanie za 9 zł chyba. I pachnie inaczej, pachnie tak nietypowo dla płynu do płukania, więc w sumie się nim zaciekawiłam i dosyć intensywny zapach, zobaczymy jak będzie w praniu. Także to są moje zakupy dzisiejsze, trochę tego kupiłam, ale tak naprawdę niedużo. Kupiłam trochę obiadów, no bo kupiłam zarówno na barszcz te pierogi, kupiłam krewetki, pesto, sobie zrobię jakiś makaron w któryś dzień, jak będę miała mniej czasu, a teraz sobie podgrzeję tą pizzę, bo zjem na szybko
i może sobie ugotuję ten barszczyk, a na kolację sobie zjem ruskie i popijając do tego barszczyk gorący. Także tak. No i biorę się za sprzątanie, ale to pierwsze sobie coś zjem, bo tak jak mówię, trochę już jestem głodna. A zeszło mi, ale cieszę się, bo nawet w miarę szybko mi to poszło. Wiecie, nie szukałam jakoś długo tego mechanika. Jest okej, także cieszę się bardzo. Trochę się przestraszyłam, że to będzie coś poważnego, ale jak mi wypadło kawałek tej sprężyny, to tak właśnie myślałam, że to jest sprężyna, że trzeba będzie po prostu wymienić ją. Także okej, jutro sobie odbiorę. Będzie ok. Myślałam, że jutro na uczelni będę musiała sobie podskoczyć jakimś Uberem czy coś, ale już prawdopodobnie będę miała samochód, także super. No, teraz to chowam i biorę się za sprzątanko. Wyszłam, moi drodzy, z mieszkania, już mamy kolejny dzień, wtorek. Ja idę właśnie odebrać sobie auto, a później na uczelnię, na zakupy jeszcze. Kupuję dzisiaj ekspres, a właściwie odbieram, bo już kupiłam, ale muszę go odebrać. Wyszłam już, słuchajcie, na pole, ale tak mocno pada śnieg, że wracam się po parasol, bo inaczej będę cała mokra, a muszę iść po samochód odebrać. Okej, mam już parasol. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jadę sobie odebrać ekspres, taki do kawy, mimo tego, że kawy nie piję, ale to wam powiem później, dlaczego go kupiłam. Cieszę się, że przywiozłam sobie tutaj do Krakowa te buty, w których teraz idę, bo inaczej nie miałabym żadnych takich zimowych. Bo no, trochę nasypało nam w tym Krakowie. Nasypało. Okej, jestem już w Bonarce. Nie dokończyłam wam w windzie mówić, bo ktoś wszedł po prostu do windy, więc już przestałam. Ale chodziło mi o to, że właśnie idę teraz na zakupy, a później jadę jeszcze na uczelnię, więc będę w domu dopiero późnym popołudniem. Ciężko było, bardzo ciężko znaleźć miejsce tutaj w Bonarce, ale udało mi się, także lecę, bo nie mam dużo czasu, bo chciałabym za godzinę już wyjechać na uczelnię. No bo jednak przez ten śnieg, który nam napadał w Krakowie, no to jednak trochę ten ruch na drogach jest spowolniony. Widzę, że mi bateria mruga, więc pewnie już z wami pogadam w domu, jak wrócę, bo bateria pada, a ja uciekam na zakupy. Taki szybki obiad mam. Podsmażyłam sobie te pierogi, które kupiłam wczoraj, bo jeszcze z wczoraj mi zostały. Wczoraj w sumie miałam taki sam obiad, ale to nic, bo no nadal mam ochotę na ruskie. Powiem wam, że takie średnie są te z Lidla. Oczywiście swojskie znacznie, znacznie lepsze, także mamo rób, bo zjadłabym takie swojskie. A tutaj mam jeszcze barszcz. Barszczu dosyć dużo mi wyszło z tych dwóch buraków, nawet nie wszystkie użyłam, nie całe dwa. Więc barszczu mam sporo, także dzisiaj również piję barszcz i jeszcze na jutro będę mieć i pewnie na pojutrze. Także tydzień barszczowy się zapowiada, ale to nic, na barszcz też mam ochotę. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mnie wzięło na takie danie, także smacznego dla mnie, a później wam pokażę moje zakupy, bo tam czekają. O tam. Całe, ale ładuje mi się aparat, w sensie no chcę jeszcze go podładować, żeby mi nie padł w trakcie nagrywania. Okej, przebrałam już się w coś wygodnego, takiego po domu, żebym mogła wam tutaj wszystko wygodnie pokazywać, żeby mi było wygodnie. Trochę tego mam. Tak jak mówiłam, tak jak wspomniałam, byłam głównie po ekspres, ale też wstąpiłam do Rossmana, byłam w Pepco, byłam w Leroy Merlin, bo też potrzebowałam jednej rzeczy, także wam wszystko tutaj tak na szybko pokazuję, bo trochę tego jest i nie chciałabym, żeby ten kawałek trwał długo. I może zacznę od Semilaka, bo tam też byłam. Kupiłam primer kwasowy, z racji tego, że ostatnio robiłam już prawie 2 tygodnie temu paznokcie na primerze kwasowym i odpukać bardzo fajnie mi się trzymają, oprócz tych dwóch paznokci na prawej ręce, ale jak wiemy, prawa ręka jest zawsze bardziej używana i no, tam miały prawo odpaść mnie przynajmniej te paznokcie, ale to też możliwe dlatego, że mniej tego primera kwasowego dałam. W każdym razie, nie mam tutaj ze sobą tego primera kwasowego, a chciałam sobie zrobić jutro, ewentualnie w czwartek hybrydy, więc potrzebuję primera. Kupiłam z Semilaka, nie był on jakiś super drogi, kosztował 12 czy 13 zł, także myślę, że spoko i mam nadzieję, że się też sprawdzi dobrze, a nawet może i lepiej. Także liczę na niego. Dalej byłam w Leroy Merlin, kupiłam coś takiego, nie wiem czy was to w ogóle interesuje, w każdym razie jest to dozownik do płynu do naczyń, do kuchni. Ostatnio złamałam tutaj tą część i
Mogłabym to przykleić w sumie, ale czy to będzie się trzymać tak dobrze, to nie wiem, więc kupiłam po prostu cały, niestety nie można było dokupywać części tego, niestety, więc musiałam kupić cały, więc kupiłam i muszę sobie go zamontować, żeby mi to działało. No bo niestety tam to już pójdzie chyba do wyrzucenia. Nie będzie się nadawać, ewentualnie spróbuję to skleić, ale no zobaczymy. Nie liczę na to, że będzie się to jakoś super trzymać. Byłam też w Rossmanie. Byłam w Rossmanie po kilka rzeczy, ale przy okazji też kupiłam kilka. To zaraz wam pokażę, tutaj mam skarba, więc sobie poczytam później. I może zacznę od tych rzeczy, po które poszłam. A, poszłam głównie po ten płyn antyelektrostatyczny, przeciwdziała elektryzowaniu, pomaga usuwać sierść, ułatwia prasowanie. Ktoś pod ostatnim vlogiem mi polecił właśnie ten płyn, bardzo dziękuję. Przetestuję, zobaczymy. Podobno niweluje elektryzowanie się ubrań, a przy tym mam nadzieję, że i moich włosów przy tych ubraniach. No zobaczymy. Nie liczę na to, że ten płyn będzie niwelował w 100% to elektryzowanie się, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę zmniejszy, także dam wam znać, jak przetestuję. Dalej kupiłam odżywkę. A propos elektryzowania się włosów, bo teraz w okresie takim zimowym ja bardzo, bardzo dużo używam tych odżywek i właśnie mi się kończy jedna, więc kupiłam kolejną, akurat była na przecenie, kosztowała 8 zł, a ten płyn kosztował 7. Wzięłam taką czarną wersję, nie miałam jej dawno, w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek ją miałam, ale możliwe, że tak. I to jest wersja do bardzo zniszczonych i suchych włosów z myślą o tym, że te włosy nawilży, i no, że będą się troszkę mniej elektryzować. Zobaczymy. Dalej troszkę środków czystości do domu. Poszłam po płyn taki uniwersalny, którym będę mogła ścierać kurze w całym mieszkaniu, czyli zarówno w kuchni, w pokoju, jak i w łazience. I myślałam, że będzie Yoop. Niestety nie było Yoop, więc wzięłam Pronto. Nie miałam nigdy Pronto w tej wersji i wydaje mi się, że to jest dosyć nowy produkt, bo zawsze Pronto mi się kojarzyło z takimi klasycznymi produktami do usuwania kurzu, do ścierania kurzu. Natomiast nigdy nie kojarzyłam, żeby Pronto miało w sprayu. No i wzięłam coś takiego, bo w sumie to był jedyny produkt, który nadawał się do wszystkiego. Reszta produktów były albo do kuchni, albo do łazienki, albo do mebli, a ja właśnie potrzebowałam czegoś do wszystkiego. Więc wzięłam to Pronto, nie było jakieś super drogie, bo kosztowało 13 zł, więc w sumie w takiej samej cenie jak Yoop, więc okej. Ale wzięłam też przy okazji taki grejpfrutowy środek czyszczący do kuchni z Frosza. No bo czasami potrzebuję tylko przetrzeć sobie blat, ewentualnie kuchenkę. Po prostu do kuchni, także wzięłam taki, a ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdził ten produkt z Frosza, tylko do usuwania kamienia. Borykałam się z kamieniem przy baterii w łazience, bo mam taką baterię, że widać jak woda się leje i po prostu tam się zbierał się kamień i nie mogłam go niczym usunąć, żadnym cifem, żadną kolą Pepsi, nic nie działało. No a w końcu użyłam właśnie do usuwania kamienia z tej firmy. I powiem wam, że jestem w szoku, bo usunął calusieńki kamień. Z lekką moją pomocą i szorowaniem, ale jednak usunął. Także bardzo wam polecam. No zobaczymy, jak się sprawdzi ten. Także liczę na to, że i ten się sprawdzi. No i też jest naturalny, więc czyszczenie nim będzie w miarę przyjemne. Nie będzie nas dusić po prostu. Dalej wzięłam rękawiczki, takie normalne rękawiczki, bo czasami jak coś tutaj... przeważnie jak myję łazienkę, to potrzebuję... właśnie rękawiczek, jakoś tak jestem przyzwyczajona do sprzątania w rękawiczkach. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Rossmanie za niecałe 13 zł. Jestem w szoku, bo w MediaMarkcie to samo, tylko może troszkę większa wersja, kosztowała 70 zł na przecenie. Jest to dzbanek filtrujący od Duffy. I ja ogólnie chciałam sobie kupić taki dzbanek, ale myślałam, że no raczej dzisiaj go nie kupię, bo chciałam jakiś wypolować na jakichś promocjach, ewentualnie znaleźć w internecie coś tańszego. Ale jak zobaczyłam w Rossmanie, że on jest za 13 zł, to jest ta mniejsza wersja, ale ja nie potrzebuję też dużego. No to wzięłam za 13 zł taki dzbanek. No jak go nie wziąć? Nie mamy tutaj filtra, także filtr sobie dokupiłam i filtr wygląda tak, on kosztował 10 zł, więc w sumie wyszło mnie 23 zł, więc spoko. No i kupiłam ten dzbanek z myślą o tym moim ekspresie,
który Wam później pokażę, który kupiłam. I też z myślą o moim nawilżaczu powietrza, do którego też przydałoby się, żeby ta woda była filtrowana. No a przy okazji też nie miałabym nic przeciwko, jakbym mogła pić tą wodę, prawda? Chociaż jednak ja wolę te wody mineralizowane troszkę chociaż. Bo tam w domu też czasami piję wodę z tego dzbanka, ale to jednak nie jest ten smak. Ja akurat odróżniam smaki wód różnych i mam takie moje ulubione i nieulubione. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak mi będzie smakować taka krakowska woda przefiltrowana. Zobaczymy. No i czas, słuchajcie, na ten ekspres, ale myślę, że Wam go pokażę dopiero jak go zamontuję już. W sensie położę go tam, gdzie ma być i już go podłączę i tak dalej. Ale pokażę Wam, jakie kawy kupiłam, bo w sumie też kupiłam kawę. Tylko, że ja kaw nie piję, więc kupiłam czekolady głównie. Tak mówię, że kawę, ale chodzi mi o czekolady. Wzięłam Milkę, to jest Tassimo ogólnie, ekspres z Boscha. Wzięłam też Oreo, które jest pyszne, bo ja tam w domu piłam te czekolady. Jest mega, mega pyszne, także polecam, jeżeli ktoś ma taki ekspres i jeszcze nie próbował Oreo, to warto, naprawdę. I wzięłam jeszcze kawę z Jakobsa, cappuccino po prostu zwykłe, jeżeli ktoś by preferował jednak kawę, no to teraz mogę mu zaproponować. Oczywiście wcześniej też mogłam, bo ja mam ekspres, tylko że on jest już tak długo nieużywany przeze mnie, że jakby ktoś chciał kawę, to by prędzej się rozmyślił niż czekał na nią. Zanim ja bym, wiecie, opłukała, przepłukała ten cały układ tam, bo naprawdę bardzo, bardzo długo nie używałam tego ekspresu. No a teraz jak będę miała ten kapsułkowy i będę go używać, myślę, że codziennie, jak będę, wiecie, piła sobie te czekolady, no to wtedy będzie mi łatwiej komuś zrobić kawę właśnie z kapsułek. Także tak. I byłam jeszcze w Pepco, no bo tak, mam nowy ekspres, będę miała do picia czekolady różne bardzo dobre, więc pasowałoby nowe filiżanki, prawda? To jest chyba logiczne, hello. No, więc kupiłam sobie dwie takie szklanki, kosztowały 8 zł. Także całkiem spoko. I one są z tych takich, no powiedzmy, większych szklanek na kawę. Znaczy większych szklanek na kawę, bo kupiłam jeszcze filiżankę, może Wam pokażę. O, tak wygląda. Razy dwa. Wzięłam filiżanki dwie i taki zestaw. No i tutaj po prostu wchodzi więcej tego napoju niż tutaj, dlatego też wzięłam to i to. No, jakby się ktoś pytał, dlaczego. Więc idę ogarniać to i Wam zaraz pokażę, jak to wygląda i w ogóle jaki to ekspres, bo jeszcze go nie widzieliście. I tak się prezentuje już ekspres, tak jak już Wam mówiłam, jest to Bosch Tassimo, a dokładnie jest to model Vivi 2. No i co? Kapsułki, ja już tu mam włożoną Milkę. Oczywiście tutaj wszystkie kapsułki mi się nie zmieściły, więc schowałam resztę. No i będziemy sobie robić pierwszą czekoladę. Potrzebuję jakiejś szklanki. I może wezmę, ta się nie mieści. Zrobimy sobie tak. I się zmieści. I będzie czekolada. I mamy gotową Milkę. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Mam nadzieję, że tak dobrze, jak smakowała wcześniej z innego ekspresu. No i tak się prezentuje. Miałam jeszcze na oku inny ekspres, co prawda, ale tamten był znacznie większy, a jak widzicie tutaj, no mało miejsca z racji tego, że jeszcze jest ten. Więc wzięłam ten mniejszy, były jeszcze czarne. Mogłam w sumie wziąć czarny, ale chciałam coś innego. No nie wiem, czy on tu ostatecznie będzie stał, czy on mi tutaj pasuje. Na razie go dałam tutaj. Zobaczymy, jak będzie mi się go używało w tym miejscu. Zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praktyce. Dzień dobry w czwartek. Ja jestem już po uczelni i po małych zakupach. Tak, byłam w Sinsay. Chociaż tego nie planowałam, ale weszłam, planowałam do Pull&Bear wejść i byłam, co prawda, ale nie było tego, co szukałam, a szukałam koszulek, bo mam takie wrażenie, że, znaczy wrażenie, no w sumie nie mam takiego wrażenia, bo tak jest naprawdę, bo po prostu potrzebuję koszulek i na stronie było ich mnóstwo w fajnych cenach i no i po prostu były, tak stacjonarnie nie było żadnych, ale stwierdziłam, że nie będę zamawiać już przez internet, bo wiecie, jak to jest z rozmiarami, jak to jest ogólnie z tym materiałem, chciałam to poczuć, przymierzyć i tak dalej. No i w końcu nic nie kupiłam w Pull&Bear, ale kupiłam w Sinsay. Zaraz Wam pokażę co. Byłam jeszcze w Rossmanie, ale w Rossmanie kupiłam tylko jakąś gąbkę do mycia ciała, kropelkę,
bo muszę coś skleić i coś tam jeszcze kupiłam. W każdym razie już Wam pokazuję, co kupiłam w Sinsay, bo jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy. I w Sinsay kupiłam jedną taką koszulkę, która mi się mega spodobała za to, że ma taki dosyć duży dekolt, że nawet tutaj troszkę nam biustu widać. Więc ta koszulka nie jest taka, wiecie, typowa koszulka, tylko jednak jest troszkę inna przez ten dekolt. Absolutely Lazy, czyli troszkę coś o mnie. I ona kosztowała 10 zł. Była przeceniana chyba z 20. I to jest rozmiar S. I mimo tego, że to jest S, to ona jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Więc nie, naprawdę mega, mega wygląda i bardzo ładnie leży na mnie. Jest taka sportowa, także do jakichś jeansów czy do spodenek. Rewelacja. Naprawdę super. Dalej kupiłam marynarkę, bo mi się tak spodobała i co prawda cena mnie trochę odstraszyła, bo kosztowała 50 zł. No jak na przecenie w Sinsay mogłoby być troszkę taniej, ale okej, musiałam ją wziąć, bo jest piękna, po prostu jest piękna i jeszcze jak leży pięknie, bo ona jest taka taliowana i to jeszcze tak idealnie taliowana na mnie. Materiał, znaczy kolor, wzór jest cudowny, mega mi się podoba i jak ja kwiatów przeważnie nie noszę, tak na tej marynarce czad. Mega mi się spodobała. No i tak jak Wam mówię, kosztowała 50 zł i ja mam rozmiar XS. Nie mierzyłam już S-ki, bo ta XS-ka naprawdę bardzo fajnie leży, tak była super taliowana. Jest cudowna, jest cudowna. Była jeszcze z takim samym wzorem, ale była jasna, biała, taka kremowa, ale nie była już tak ładna jak ta. I trzecią rzeczą, którą kupiłam, jest koszula. I co prawda tak się nad nią trochę zastanawiałam, czy jest sens ją brać, bo ona jest trochę świąteczna. Nie wiem, czy widzicie. Ona ma laski, te cukrowe takie, tak? Lizaki. Rozmiar XS, 20 zł przeceniona z 40. I no, tak jak Wam mówię, zastanawiałam się, czy ją brać, bo będzie ona ciężka do stylizacji. Znaczy do stylizacji może nie, ale chodzi mi tutaj o ułożenie jej, bo trzeba będzie coś z nią popracować. No ale to już nieważne, nie będę Wam tutaj przymierzać i pokazywać, o co mi chodzi. W każdym razie, no wzięłam ją, stwierdziłam, że wezmę. Tym bardziej, że ja koszulę uwielbiam i lubię chodzić w koszulach, no a mam ich też stosunkowo mało. A to jest ta taka żorżetka, więc fajnie się ją nosi. Jest taka lekka, zwiewna i przyjemna. Chociaż nadal szukam białej koszuli, bo nadal nie znalazłam. Także szukam dalej i mam nadzieję, że niedługo uda mi się znaleźć. Jak nie na przecenie, to po prostu w zwykłej ofercie takiej kolekcji normalnej. No bo nie mam białej, zwykłej koszuli. Chciałam taką bawełnianą, taliowaną, piękną. No była w Resert, mierzyłam ją, kiedy ja ją mierzyłam, jakoś w październiku. No ale jej nie kupiłam. No i nie mam jej. A mogłam ją kupić, ale była trochę droga. Więc dlatego jej nie brałam. Także tak wyglądają moje zakupy, miałam już nic nie kupować, ale no weszłam po t-shirt, weszłam po koszulkę, kupiłam marynarkę, bo mi się mega spodobała, no i ta koszula też jest całkiem spoko. Także ja to wszystko zanoszę teraz sobie do szafy, robię sobie herbatę, bo jestem już w sumie po śniadaniu, ale mam ochotę na moją herbatkę, na taki duży, duży kubek herbaty. Witam Was w piątek rano. 9 rano i ja właśnie podjechałam pod uczelnię, więc uciekam na chwilę do laboratorium, a potem się do Was odezwę jeszcze. Dzisiaj prawdopodobnie pojadę do domu, już dawno nie byłam, przynajmniej takie mam odczucie jakoś, no bo w tamten weekend nie byłam, ale w ten już pojadę, chociaż średnio mi się chce, no ale w sensie no takim nie, że mi się nie chce tam jechać czy być tam, tylko na takiej zasadzie, że jak już tutaj się jakby tak rozgoszczę, tak bym to nazwała, to tak średnio mi się chce, wiecie, zbierać i tak dalej i jechać gdzieś indziej, ale pojadę, no tylko teraz idę na uczelnię, także zobaczę się z Wami później, bo jeszcze muszę wrócić do mieszkania i się popakować, bo rano nie zdążyłam, rano była każda minuta ważna w łóżku, bo byłam, no nie spałam się ogólnie, więc potrzebowałam każdej minuty więcej, była cenna na wagę złota, także nie wstawałam wcześniej, żeby się pakować. Poza tym mam wolne dzisiaj też,
Nigdzie mi się nie spieszy, także podjadę jeszcze do domu i ogarnę sobie tam wszystko. No, ale też nie chciałabym późno wyjeżdżać, bo dzisiaj piątek, więc Zakopianka możliwe, że będzie zakorkowana. Ogólnie liczę na to, że nie będzie korków, tak jak było po Sylwestrze, gdzie jechało się do Krakowa 7 godzin z Zakopanego, albo nawet więcej. Liczę na to, że będzie w miarę przejezdna. Oczywiście warunki są jakie są, no bo jest zima duża, ale liczę na to, że tak w 2 godzinki się wyrobię i dojadę do domu. Teraz uciekam na uczelnię i widzę się z wami później. Dotarłam już do domu i właśnie będę jadła sobie śniadanie. Kupiłam kanapki bułki na uczelni, bo mamy takie pyszne bułki na uczelni, że za każdym razem jak trafiam w takie godziny, gdzie jest śniadanie, to po prostu je biorę. I nawet jakbym nie była głodna, to je jem, bo naprawdę są pyszne. Zrobiłam sobie kubek herbaty i to dosyć spory, z pomarańczą i oczywiście sokiem. Byłam też w Lidlu po drodze, bo słuchajcie, szukam dosyć intensywnie takich prażonych pestek dyni solonych z firmy Dobra Kaloria. Chyba to jest firma taka. Wiem, że ta firma jest w Rossmanie, ale nigdzie w Rossmanie nie widziałam tych pestek dyni. Ja je jadłam już jakiś czas temu, dostałam je w tym pudełku takim health boxie i zresztą wam mówiłam, że są mega pyszne i nie mogę ich nigdzie znaleźć. Pytałam się was na Instagramie nawet, żebyście mi powiedzieli. No niektórzy twierdzą, że są w Rossmanie, niektórzy twierdzą, że są w Lidlu, no więc pojechałam do tego Lidla. Nie było niestety u mnie, może akurat u was są, ale wzięłam na spróbowanie z takiej firmy Alesto też pestki dyni prażone i solone. Troszkę inaczej wyglądają, troszkę są większe niż tamte, ale zobaczymy, może akurat smak będzie taki sam. Były jeszcze takie zwykłe, niesolone, ale właśnie mi posmakowały, bardzo mi posmakowały tamte solone, także spróbuję. No i jeszcze tutaj kilka rzeczy ogarniam, a potem się popakuję i może akurat tak pojadę, że zjem sobie obiad jakiś po drodze, zobaczymy jak się wyrobię. W każdym razie na razie muszę coś zjeść, bo jestem głodna, nic nie jadłam od rana. Okej, okay, pozbierałam się i jadę, jeszcze złapałam listonosza, bo miałam awizo w skrzynce. Także mam paczuszkę, wiem co to jest, ale otworzymy sobie w domu. Dostałam biżuterię od I Love Handmade. Nie wiem czy pamiętacie, ale mam nadal taką jedną bransoletkę od nich i jestem z nim bardzo zadowolona. No i właśnie przysłali mi troszkę tego więcej, także już się nie mogę doczekać jak to otworzę, bo mają piękną tą biżuterię. Ja się trochę zmachałam, bo leciałam za tym listonoszem, ale udało mi się odebrać, przynajmniej nie będę musiała jechać w poniedziałek czy we wtorek na pocztę. A teraz jadę do domu, nie ma korków z tego co tutaj widzę na nawigacji, także dobrze. Widzę się z mamą, pójdziemy może coś zjeść, trochę pozałatwiać rzeczy. No i tak, mi minie piątek. Dobra, jadę. Looking outside my window, I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips up. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. Ok, moi drodzy, jestem już w domu, rozpakowałam te paczki, które dostałam, bo jeszcze tutaj w domu miałam jedną. W domu dostałam, w końcu dotarła do mnie obudowa z AliExpress zimowa. Wygląda tak, bo już ją założyłam. Fajna, podoba mi się bardzo, bo przynajmniej jest widoczny tutaj kolor mojego telefonu, a on mi się bardzo podoba. Także chyba sobie zostawię tą obudowę, bo miałam tą z Burga. Ale jednak wiecie, tą mogę nosić w lecie, a ta jest taka zimowa, więc chyba sobie ją zostawię. No nie wiem, zobaczymy. I otworzyłam też paczkę z tą biżuterią. Coś teraz ciemno tutaj, a było jasno. Ja już nie rozumiem tego. Otworzyłam tą paczkę z biżuterią i mamy tutaj kilka fajnych perełek, także już wam pokazuję. Na pierwszy rzut może bransoletki takie bardzo, bardzo delikatne. Tak one wyglądają z bliska. Ta wersja jest akurat wersją luck, czyli powodzenie, szczęście i tak dalej. I na stronie możecie sobie wybrać różne rodzaje. Jest tam jeszcze na przykład peace,
love i tego typu napisy. I każda bransoletka po prostu jest jakby z tym słowem napisanym przez koraliki, przez ułożenie tych koralików. Więc każda bransoletka ma inne ułożenie tych koralików. Następnie mam taką szarą ze złotym. Nie wiem, czy się tu wyfokusuje. O, i z tyłu ma takie frędzelki. Tak wygląda, jest też bardzo ładna. Dalej mam naszyjnik. Naszyjnik jest połączeniem srebra i złota, także coś bardzo, bardzo ryzykownego. Już nie ma ostrości. I tak wygląda. Srebrny łańcuszek, złoty tutaj wisiorek i jeszcze taki kamień tutaj z boku. Także bardzo, bardzo coś delikatnego. I mam nadzieję, że będzie się fajnie też nosił. Ja uwielbiam takie, wiecie, delikatne łańcuszki. Także jak najbardziej. I jeszcze w jednym pudełku dostałam zestaw takich bransoletek. Tak one wyglądają. I można oczywiście je nosić osobno, ale można też razem. I one pięknie się prezentują. Taki trochę glam style. Także nie no, mega mi się podoba i ciężko mi było wybrać tak naprawdę, bo na tej stronie mieli mnóstwo takich setów ułożonych już i wszystkie były ładne, także naprawdę było ciężko, ale chyba jestem zadowolona, znaczy jestem zadowolona i wydaje mi się właśnie, że to był najlepszy wybór, jaki mogłam podjąć, także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tą biżuterię, na pewno będzie noszona, jak wiecie ja ją lubię, bo już mam jedną bransoletkę od nich, którą dostałam w kalendarzu adwentowym, tym książkowym i bardzo fajnie mi się spisuje, bardzo ją lubię, jest taka delikatna i nie wiem czy... Nie, w Krakowie ją mam, myślałam, że ją mam tutaj. W Krakowie ją mam, więc jest noszona przeze mnie, no po prostu, jest noszona przeze mnie. Także bardzo dziękuję. Ja teraz tutaj robię porządek, jeszcze dostałam jakieś listy i muszę je przeczytać polecone. Także biorę się za czytanie. Ogólnie jak jechałam, to starałam się wam nagrać, jaką mamy piękną zimę. Jest mnóstwo śniegu. Ja jeszcze postaram się wam nagrać coś jutro. Bo no teraz jest już ciemno, więc nic byście nie widzieli. Ale może jutro się przejdę na jakiś spacer czy coś. Mam nadzieję, że będzie pogoda, bo dzisiaj była przepiękna. Pięknie świeciło słońce, przymroziło, także naprawdę to się pięknie prezentowało. Mam nadzieję, że coś tam widzieliście, bo nagrywałam trochę. Ale jednak chciałabym jeszcze jutro coś ponagrywać, zobaczymy. Także dzisiaj się jeszcze z wami nie żegnam. Ten vlog będzie trwał bardzo długo, ale no ale tak, muszę do was troszkę sobie pogadać po tym wolnym na nowy rok, żeby zacząć z grubej rury te vlogi, także widzę się chyba z wami jutro już, no a teraz lecę odpoczywać i weekendować się. Dzień dobry w sobotę, witam się z wami razem z Figą. Ja dzisiaj bez makijażu, taki dzień no make up day, bo po prostu siedzę w domu i nie miałam zamiaru się w ogóle malować, też fryzura moja dzisiaj jest jaka jest. I wiem, że miałam iść na spacer, co prawda, taki zimowy, wiecie, typowy. Ale pogoda nie sprzyja, bo jest taka odwilż trochę i no średnio by się tak spacerowało generalnie. No i też miałam w planach jakieś zdjęcia czy coś, no ale z racji tego, że pogoda taka niesprzyjająca za bardzo, no to nigdzie nie poszłam, może jutro się przejdę, zobaczymy. W każdym razie... Więc tak, przychodzę do was tutaj się pożegnać, ale też chciałam wspomnieć, że wczoraj chyba na kanale wybiło 17 tysięcy subskrypcji, więc bardzo wam dziękuję. Wiem, że to jest mała liczba i no i czym tu się w ogóle, wiecie, chwalić i cieszyć, ale małe kroczki, idziemy do przodu, jest dobrze. Też bardzo, bardzo dużo osób zobaczyło ten film Haul wyprzedażowy, bo ponad 50 tysięcy już, jestem w szoku. Ale bardzo się cieszę, że wam się podobał i ogólnie, że się tam udzielacie i tak dalej. Witam nowe osoby, w ogóle witam, bo też dosyć dużo osób dotarło. Także jeżeli jesteście nowi, to możecie napisać w komentarzu, że to właśnie wy ostatnio przyczyniliście się do tego, do tej liczby 17 tysięcy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, za tą liczbę i za to, że jesteście, więc możecie spokojnie pisać komentarze, że jesteście, co tam u was słychać i tak dalej, tak jak zawsze, no właśnie nie zawsze, ale czasami sobie robimy takie pogadanki w komentarzach, także możecie pisać. Ja się z wami żegnam, lecę montować film, tutaj już mam laptopa z piękną obudową, mogliście zobaczyć ostatnio na moim Instagramie, dostałam od Burga właśnie tą obudowę, jest piękna, mam też taką na telefon.
Więc wszystko jest takie w komplecie piękne, ładne. A teraz lecę już montować razem z tym przylepem. Figuś. Tak się przytulasz do pani. Ojej, ojej. A czemu tyłek pokazuj? Nie pokazuj tylko tyłku. Tyłku, tyłka. Boże, boże. Czy wasze koty też tak szaleją na was? Weź się połóż. Połóż się w końcu. Weź się połóż. Kobieto, weź się połóż. Połóż, połóż się. I śpij. Najlepiej. Dobra, żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Figuś, pożegnasz się ładnie? Czy nie? Czy będziesz wariować cały czas? Żegnamy się z wami. Widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia, buziaki. Pa, pa. I give my life, I give it all.